No, idziesz pozować? No to siedź, dobrze, dobrze. Witam Was wszystkich bardzo. Coś jedzie. Mamy luty, koniec lutego, jakieś, żebym Was nie skłamał. Ładuje się. 20 stopni w słońcu, słuchajcie, porażka. Lato się zrobiło, wiosny nie było, ale tylko dzisiaj. Jutro już ma być. Maduśka. No. Jutro już ma być z 20 nagle ma zrobić się 5 stopni, więc spory spadek. Ja przyszedłem na pasiekę zobaczyć, co robią pszczoły. Byłem już 2 dni temu i mogę coś powiedzieć, a mianowicie na 8 uli 7 uli przetrwało na razie, jak do teraz. Jeden odkład w ulu, pokażę Wam, być może tam w Moro to był odkład, ale tak podejrzewałem, że on może nie dać rady, chociaż się łudziłem. Jak zwykle popełniłem błąd któryś rok już z rzędu, kierując się w tamtym roku zamiast rozumem, to sercem, bo chyba lepiej już było poświęcić tą matkę za 20 zł i połączyć rodziny, niż zostawić ją w agonii do teraz. Znaczy już jest spadła, także być może jak zobaczę, czy nie nagram jakiegoś osobnego materiału badawczego, coś, co mogło się stać. Podejrzewam, że po prostu rodzina spadła, była słaba i te mrozy 20-parostopniowe jej nie pomogły. Jeszcze początkiem stycznia tam coś brzękało, a teraz już jest luty, rodzinka niestety leży. Być może było za mało pszczół i po prostu nie dały rady na tych większych mrozach. Inne rodziny, na podstawie tego, jak pszczoły latają, widzę, że te siły są adekwatne do tego w zasadzie, jak one były zazimowane, czyli takie średnie rodzinki, może ze 2 silniejsze bydgoskie pszczoły. Więc no, ciekawa sytuacja, bo przez te 5 lat, 5 sezonów, 4-5 sezonów, już nie pamiętam, to pierwszy raz będę miał w zasadzie 8 uli, 8 rodzin, można już powiedzieć, bo uli to mam więcej, ale znaczy żadnej ulki nie mam, ale uli w sensie ten, to chyba, że któraś mnie ma, to ten. To tych rodzin trochę jest. Chodź tutaj. Tam nie goń, tam pszczoły. Jeszcze nie dostałaś kosy w tym roku. Siadaj tutaj. Tak. No. Poczekaj. No dobrze, dobrze. No ja wiem, że ty chcesz być w kamerze, ale chodź. Siedź sobie. No. Taki pies. Także. No, siadaj. Nagrywam w ogóle pod słońce. Myślę, że zaraz przejdę się z kamerą, żeby Wam pokazać, co tam ciekawego jest, bo co planuję? Planuję zobaczyć w ogóle, jak pszczoły stoją z pokarmem. No ja wiem, że ten, jako dobry pszczelarz powinienem nie mieć wątpliwości i być spokojnym, nawet jakby miały sezonować jeszcze na tym samym plastrach bez podawania czegokolwiek drugi sezon. Ale sobie podejrzę, w sensie postaram, zobaczę, jak będą reagować. Tak zaglądę, gdzie stwierdzę, że jednak coś jest nie tak, no to będę musiał zareagować, no jakoś. No mówią, że przedwiośnie najgorsze w zasadzie dla pszczół, więc zobaczymy. Szykuje się ciekawy sezon. Nie tylko rodzina w pasiece się powiększyła. Kto wie, to wie. Obejrzymy leszczynę, bo zauważyłem, że tam w górze, o tutaj też, leszczyna już od jakiegoś czasu
czy kwitnie, pyli, tak? Te takie... Te kwiaty, to można nazwać kwiatami. Wiecie, no nie nagrywałem, bo poza sezonem mało nagrywam filmów o pszczołach. Jedyne to, co widzicie, jeżeli czas pozwoli, wyobraźnia i pomysły, to na pewno więcej tych materiałów będzie. Z pasieki no, zaczęło się, nie? Coś będzie, tak? Więc zobaczymy. Także jeżeli będzie taka sposobność teraz, to jeszcze tam pokażę, ale też nie chcę długo grzebać w ulu, bo pszczoły mogą się teraz interesować, wiecie, szukać byle czego, co by do pyska włożyć, więc piesek pobiegł, chyba mu nie spasowało, jak słyszy dźwięk pszczoły, a już dostała kilka żądeł, to ten. I tak jak to powiedział taki 80-letni, 70-paroletni pan kiedyś, jak go pytałem, w sensie nie pytałem go, sam mi mówił, że panie, pan zobaczysz, pan się boisz teraz, bo tu coś brzęczy, bo tam coś lata, ludzie uciekają, a ja to czekam, kiedy to pierwsze żądło dostanę na wiosnę. Pomyślałem sobie wtedy, kurde, freak, jakieś może zboczenie zawodowe, nie, w głowie się nie mieści, nie? No ale tak jest, faktycznie. Fajnie, też się nie mogę doczekać. W tamtym roku było ich grubo, około setki, może mniej, może różnie, bo tak co odwiedziłem ule, to coś tam się dostało. Czasem po kilka razy nawet, no nie pamiętam, jakoś tak może, zobaczymy. Dobra, to podejrzymy, podglądniemy, sfilmujemy coś i tyle. Ja sobie tutaj tylko odsunę zatwór delikatnie. No jak widzicie, tutaj za ostatnią ramką jest cała ramka pokarmu, o, więc teoretycznie powinno tutaj być nie najgorzej. Także nic nie robię tutaj już. Pszczółki niech sobie siedzą. Zamykamy. Tutaj już widzicie, pszczoły niestety zajęły się tym ulem, gdzie padła rodzina. Prawdopodobnie dochodzi do rabunku. Muszę ten wylotek zamknąć, bo raczej to chyba nie jest pożądane zjawisko, żeby wabić różne inne pszczoły i żeby tutaj odbywały się jakieś loty. Powinienem był zrobić to już wtedy, jak zobaczyłem, że ta rodzina padła. No, ale nie będę ich w środku zamykał, wieczorem to zrobię. O, tutaj tak nie widać. Znaczy podniosłem, nie będę wam pokazał, żeby nie rozgrzebywać gniazda, i troszkę pokarmu jest, ale cały korpus, jak tutaj dźwigałem do góry, jest bardzo ciężki, więc myślę, że nie powinno tu być problemu.
pszczoły tutaj, no właśnie, tutaj też dzika zabudowa. To jest spowodowane tym, że nie dostały zatworów niektóre, ale to nie nic, no trudno, teraz już nic nie zrobię, nie będę go wycinał, to jest tylko taki wgląd, co się dzieje. A dzieje się chyba dobrze. Zamykamy. No. Tak, widzieliście pokrótce. Jeszcze wam pokażę. O. Wykrakałem. Pierwsza kosa poszła w kolano. To dobrze. Będą zdrowsze stawy. Tam z tyłu jednostka Peugeot 406. Kupiłem od osoby głuchoniemej. O dziwo, dogadałem się z nią lepiej niż po migowemu. Ale to jest historia chyba na nie na ten chyba czas. W tamtym roku. Jak widzieliście, jest dobrze. Te ule są, nie zaglądałem do środka, lekko podnosiłem, ciężkie. Tam, gdzie dostałem żądło, no na bocznych plastrach nie widziałem, żeby tam był jakiś miód. Coś dożerały być może. W środku coś było jeszcze widać. Przyobserwuję to, jak troszeczkę się skłębią, zejdą niżej, żeby odsłoniły plastry. Jak będzie trzeba, no to coś się im tam poda. Tak. Nie wiem, czy tam widać. Kompan. No, pójdziemy, co? Madi? Pójdziemy? No, chodź.